rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, tak sobie myślę, że na wyjątkowość naszego województwa śląskiego wpływa jego różnorodność. Z Kisztego dziś przywędrował Rzech do Żarek. O Żarkach wie wszystko historyk pan Piotr Zamorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, Żarki wyjątkowe z jakiego względu? Ze względu na wielokulturowość. Od XVIII wieku splatały się tutaj losy mieszkańców pochodzenia polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ale przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. Do dzisiaj mówi się o naszym miasteczku Żarki żydowskie. Czyli mogę powiedzieć po śląsku taki prawdziwy miszong tu mocie. Czy mieliście, panie Piotrze, a tak namacalnie da się te ślady jakoś zauważyć żydowskie tu w Żarkach? Oczywiście, do dnia dzisiejszego pozostało wiele cennych pamiątek po dawnych mieszkańcach Żarek. Między innymi tutaj niedaleko naszego centrum znajduje się budynek dawnej synagogi, który obecnie pełni funkcję Domu Kultury. A teraz jesteśmy na Kirkucie, czyli cmentarzu żydowskim. Jest to największy i najlepiej zachowany cmentarz żydowski na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jaki to jest obszar tego Kirkutu? Powierzchnia cmentarza to jest 1,5 hektara, a znajduje się tutaj około 1100 macew, czyli żydowskich nagrobków. Robi to przeogromne wrażenie, ale też myślę, że Żydzi bardzo mądrze wybrali miejsce, bo to w ogóle nie zarasto, tu tak, są ledwo takie mchy. Teren piaszczysty, nie ma tutaj jakiejś większej wilgotności, więc taka drobna tylko roślinność, no i troszkę tych drzew, które także dodają uroku temu miejscu. No ale panie Piotrze, no jest prawie 80 lat po wojnie i to wszystko tu dalej funkcjonuje. Tak, dzięki pracy samorządu miasta i gminy Żarki, a także dzięki pracy miejscowych społeczników udało się to miejsce w tak dobrym stanie tutaj utrzymać. No i także chciałbym tutaj dodać, że mamy wytyczony Szlak Kultury Żydowskiej ulicami naszego miasta i także ten obiekt znajduje się na tym Szlaku Kultury Żydowskiej. No i to jest piękne, że potomkowie mogą przyjechać złożyć hołd. Oczywiście, jak najbardziej. Swoim przodkom. A tu widzę, panie Piotrze, inny aspekt życia, zabudowania gospodarcze. Jesteśmy obecnie między żareckimi stodołami. Jest to największy tego typu kompleks w całej Polsce. Częste pożary, które nawiedzały nasze miasteczko, wymusiły na miejscowych gospodarzach budowanie spichlerzy poza obrębem tych zabudowań miejskich, tak żeby to zboże, te zapasy żywności nie paliły się razem z całym miastem. Nasza wędrówka po Żarkach kończymy w Starym Młynie, a obecnie jest tu muzeum. Tak, Muzeum Stary Młyn w Żarkach, Muzeum Dawnych Rzemiosł. Nasze muzeum należy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Skoro stoimy przy młynie, to też mamy tu rozmaite chleby, pieczywa, tak by szło powiedzieć. Widzę, że tu są takie obwarzanki, ja? Tak, ale to są tak tradycyjne obwarzanki odpustowe z Żarek. Z taką szlajfką czy kokardką? Tak. Można kupić na naszym żareckim targu oraz na okolicznych odpustach. Spróbuję na pewno. A tu te chleby? Mamy także tutaj chleb gryczany Tatarczuch. Mhm. Jest to rzecz także tutaj unikatowa w naszym miasteczku. Z mąki gryczanej? Z mąki gryczanej. W 100% jest to chleb gryczany. Także specjalnie wypiekane na żareckie targi, jarmarki. A warto też tutaj nadmienić, że te targi w Żarkach odbywają się nieprzerwanie od prawie 500 lat, od 1556 roku. Także kochani, musicie zawitać do Żarek, a my dzisiaj zrobimy chałka. A pan Piotr prywatnie po godzinach też te chałki wypiekł. I uwaga, uwaga, ci co nie wiedzą, to chałka jest przykładem typowym produktu z kuchni żydowskiej. I wiem, że ta chałka też tu ma w Żarkach swój rodowód, ale może zaczniemy już coś robić. Przesieja mąka. Tej mąki tu mamy pół kilo. Panie Piotrze, to jak z tą chałką było, że ona tako słynno tu w Żarkach jest? Tradycja wypieku tej chałki tutaj w naszym miasteczku sięga okresu międzywojennego. W okresie międzywojennym należy tutaj wspomnieć, te stosunki polsko-żydowskie były bardzo poprawne. I kiedy zbliżały się święta Bożego Narodzenia, zaprzyjaźnieni piekarze żydowscy, sklepikarze w formie prezentu, jakoś upominku dawali taką chałkę ludności polskiej. I tak właśnie na tą Wigilię do dzisiejszego dnia tą chałkę się wypieka i podaje się ją z rybą. I to jest piękne. Do naszej mąki powędrowała sól, żeby ciasto nie było jogodą płone. I teraz tak, mam tu 4 deko drożdży, kruszymy do środka, a pan Piotr mnie bacznie obserwuje, czy ja to dobrze robię. Dobrze, oczywiście. Musi być oczywiście łyżka cukru, który jest pożywką do drożdży i odrobina wody, nie? Ciepłej. Ciepłej wody. Nie gorącej, bo sparzycie drożdże i będzie forbaj, że tak powiem. I robimy w tym rowku delikatnie. Tak to ferlomy. Zaczyn jest już dość gęstawy i teraz domy mu na 10 minut święty spokój i roztopimy masło, 4 łyżki. 4 łyżki masełka. 4 łyżki masełka. No i ważna sprawa, że chałka nie jest z mlekiem, ale z wodą. Z wodą, tak. Ta koszerność była niezwykle ważna w kuchni żydowskiej, nie? Trzeba było tych wszystkich przepisów przestrzegać. Panie Piotrze, bo do chałki używamy mąki pszennej, ale mąka pszenna jako tako nie była bardzo popularna kiedyś. Tak, w tym okresie międzywojennym zwykło wypiekać się pieczywo z mąki żytniej. I także tutaj stoimy przed budynkiem dawnego młyna, w którym właśnie przemielano żyto. Te wypieki pszenne były tylko z okazji świąt, tak właśnie na tą Wigilię czy na święta wielkanocne. W naszym młynie także oczywiście przemielano pszenicę, ale robiono to, ciekawostka, tylko i wyłącznie w niedzielę. W niedzielę? W niedzielę. A czemu w niedzielę? Młynarze mieli spokój. Nikt się nie kręcił po budynku, żadni tutaj rolnicy nie przyjeżdżali i to był taki spokojny czas, żeby tą mąkę odpowiednio zrobić pszenną z tej pszenicy. O, ta pszenica wymagała no takiej jednak dokładności i więcej czasu. Panie Piotrze, pięknie porosły, nie? Tak, mamy już. To teraz tak, jakby pan może rozbełtał to jedno jajko z resztą cukru. Przypominam, jeszcze 3 łyżki. Ja tu mam letną wodę. Tej wody tak w sumie w całości to 3/4 szklonki. Myślę, że więcej chyba nie, nie? Nie, nie. Delikatnie to ferlomy. Ciasto na chałkę musi być delikatne, nie? Nie może być zbyt ciężkie. Musi być dobrze wyrobione. I może pan już mi to tu wloć. Jeszcze cukier, nie? Tak, jajeczko jedne. Od szczęśliwych kur, co widać po kolorze. No i wyrobiamy. Czy tłuszcz pan wtłacza na koniec? Czy od razu? Nie, od razu dodaję, tak. Dobra, to może mi pan powolutku loć. Tłuszcz nie może być też za gorący. Tak, żeby nam te drożdże też nie, ani jajeczko się nie ścięło. I wyrobimy tak długo, aż będzie odchodziło od ręki. I ważna zasada, dobrze jest to wyrabiać w drewnianych misach, nie w metalowych, bo metal chłodzi. Oj, to może tego nie wiedziałem. No, panie Piotrze, człowiek się całe życie uczy, a i tak umiera chyba jeszcze z niepełną wiedzą. Panie Piotrze, pan teraz sprawdzi, dotknie, pomacał, zwoł jak zwoł, czy ciasto dobre? Dobre, oczywiście jak najbardziej, tylko teraz musi oczywiście troszkę urosnąć. Ja zawsze robię taki test, że palcem bodna, tak? Jak się dźwigo, to znaczy, że drożdżowe ciasto jest ok. Dźwigo się, lekko opruszymy nasza misa, do miski opruszymy w ciepełko i jak powiększy się dwukrotnie, to będziemy kulać i pleść, chociaż pan Piotr obiecał, że to zrobi, a Josiek da przyglądać. Podsypać mąką panu? Troszeczkę musimy sobie tak podsypać, żeby nam się wałeczki fajne tutaj zrobiły. No może musimy sobie podzielić na 6 części, bo to jest tradycyjna chałka sześciosplotowa oczywiście. Spróbujemy troszkę taki pierwszy wałeczek sobie tutaj zrobić. 6 równych. 6 równych. Może ja to będę jakoś już też troszkę na taki cieńszy rozwałkowywać. nie wyda stoi zaglądać, nie? Wiecie, o co chodzi. Czy one muszą być jakiej długości? Tak z 30 cm? No takie troszkę jeszcze. O, coś takiego. Momento. Mamy 6 kawałeczków, teraz je musimy tutaj wszystkie końcami ze sobą połączyć. Czyli robimy taką, chciałoby się powiedzieć, ośmiornica. Tak, ale tylko 6 macek. 6 macek. Okej. Wiem, że to trzeba tak trochę rozłożyć, tak, żeby to bardziej było widoczne. I teraz bardzo mocno się skupcie, bo to nie jest prosta sprawa. Jest prosta Poprawiamy troszeczkę. Dobra, panie Piotrze, tak, pan pokazuje klasa. Ten pierwszy z tej strony prawej, sobie troszkę na bok go odstawiamy i pozostaje nam 5 kawałeczków. Bierzemy ten środkowy, troszkę trzeci od lewej. Tak. I ten pierwszy podkładamy pod niego i zostawiamy na koniec. I po kolei. I kolejny. Podśrodkowy. I tutaj na koniec. I znowuż podśrodek i tutaj na koniec. Nigdy to się też tak do końca nie, te nasze macki, tak jak to sobie określiliśmy, nie zgodzą się, więc sobie tutaj po prostu na koniec, jak nam już brakło tego ciasta, możemy sobie to fajnie tutaj podwinąć pod spód. Z tej strony, tutaj także sobie to wyrównamy ładnie, żeby ten początek tutaj też był tak ładnie ściśnięty. No i teraz co? Teraz może mi pan to przełoży, przełożymy ją na decha. Pięknie wygląda, posmarujemy ją teraz jajeczkiem, rozferlanym. Może być same białko, a może być całe jajo, nie? Jajeczko całe. No i oczywiście na koniec nasz jeszcze ulubiony mak. Mogę sypać? Oczywiście. Pięknie wygląda, ciepłe miejsce, żeby porosło, a potem co 20 minut? Około 20 minut, temperatura 180 stopni. Już się cieszę na pyszno pałeczka z żarek. Panie Piotrze, pięknie wygląda, nie jest perfekcyjno, ale to widać, że to jest domowo robota. Mogę spróbować? Oczywiście, jak najbardziej. To tak se szkubna. Tu mamy taki miękisz, o, perfekcyjnie porośnięty. Pychota. Niech pan bierze. W końcu pan plyt. Oczywiście, trzeba spróbować. Pyszno. I do tego kakałko. Idealne śniadanie. Super. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Danie główne, które dzisiaj będę ryktował, zrobię w asyście osoby, która jest odpowiedzialną w gminie Żarki za promocję, turystykę. Jest ze mną pani Kasia Kulińska-Pluta. Witam pięknie. Bardzo mi miło. Pani Kasiu, czy jadła pani kiedyś kawior żydowski? Tak, jadłam. Był wyśmienity. Był wyśmienity. Dzisiaj taki kawior se zrobimy. Mamy no myślę, że będzie jeszcze bardziej wyśmienity. Postaram się. Tak. Trzymam za słowo. Mamy tu pół kilo wątróbek gęsich, 6 jajek uważonych na twardo, 4 cebule, dużo szczypiorku, sól, korzyni, troszkę goździków, imbir, gałka i cynamon. Chociaż powiem szczerze, że cynamon, imbir i goździki to jest taki mój wymysł. Tak, ale myślę, że tutaj nie zaszkodzi, dlatego że Żydzi bardzo chętnie stosowali mocne przyprawy. Tak? Także ten cynamon, gałka muszkatałowa tak naprawdę gości w wielu potrawach żydowskich. Żydzi jako naród tułaczy z różnych krańców Europy i Bliskiego Wschodu zbierali to, co jest najlepsze i wykorzystywali w swojej kuchni. Więc myślę, że tutaj ta mieszanka nam w niczym nie zaszkodzi. To też jest taka mądrość, bo oni umieli wychwycić to, co najlepsze, a my teraz musimy zacząć od usmażenia tych wątróbek na oczywiście maśle. Tak. Tego masła nie będziemy żałować. Ja może już zaczyna siekać cebula, a jakbym mógł prosić o bardzo drobne posiekanie jajeczek. Pani Kasiu, a jak to jest u was w Żarkach? Czy te jakieś pozostałości kuchni żydowskiej w kuchni tu ludzi lokalnych widać, czuć? Jak to wygląda? To znaczy, przed chwilą była wykonywana chałka żydowska I ta chałka żydowska tak naprawdę, mimo tego, że dzisiaj nie mamy ani jednego mieszkańca w Żarkach pochodzenia żydowskiego, to ta tradycja chałki żydowskiej jest nadal utrzymywana i ja wiem, że żarczanie na Wigilię wypiekają chałkę żydowską i u nas chałka żydowska ląduje na stole wigilijnym. Myślę, że to taki bardzo miły ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy dawniej kształtowali obraz tego miasteczka. No bo z tego co wiem, to przed wojną to tak było pół na pół, a może nawet... Nie, mieliśmy zdecydowanie więcej mieszkańców pochodzenia żydowskiego niż polskiego i te proporcje sięgały nawet blisko 60% Żydów do 40% Polaków. Więc my jako społeczność lokalna w wyniku Holokaustu odczuliśmy dość dużą stratę. Natomiast dzisiaj może mniej w tej kuchni, ale jeżeli chodzi o ślady kultury żydowskiej, to widać to w miasteczku, choćby na przykładzie tej dawnej synagogi, czy najlepiej zachowanego na Jurze cmentarza żydowskiego liczącego ponad 1100 maców. Ale i w centrum miasteczka znajdzie się charakterystyczną zabudowę żydowską, czyli poprzyklejane do siebie domy, przelotowe sienie, także to jest wszystko związane właśnie z obecnością narodu żydowskiego w Żarkach. Kochani, a Jociepia tymczasem gęsie wątróbki, które były dobrze wymoczone w wodzie, nie w mleku, bo ja osobiście mocza wątróbki w mleku, no ale żeby zachować zasadę koszerności, żeby wątróbka nie pryskała, posola ją. No to taki tajny patencik. Stara zasada, żeby tłuszcz nie pryskał, zdechnie go posolić. Jako że tej cebuli dość dużo idzie, 4 dokładnie, już pomalutku sobie ją będę tu ciepać. Ja się zastanawiam, no czemu kawior? Czy to miała być jakoś imitacja albo namiastka towaru luksusowego? Tak, no bo to w ogóle do kawioru w ogóle nie ma... wyjaśnienie, jakie gdzieś tam znajdujemy w źródłach pisanych, to właśnie, że kawior, czyli ta drobno posiekana wątróbka w ciemnym kolorze najbardziej przypomina ikrę. Ta potrawa przygotowywana na piątek do kolacji szabasowej, no, że tak powiem, sprawia odrobinę luksusu na żydowskim przedwojennym stole. Pani Kasiu, wyjątkowo dobrze pani idzie z jajkami. Super, cieszę się, dziękuję za pochwałę od mistrza. Ja muszę przyprawić teraz te nasze wątróbki. Mam tu imbir, gałka, cynamon, zrobię taki też miszung. Dość mocno przyprawiamy. Do tego korzenic. Kuchnia żydowska bardzo aromatyczna. Czyli pieprz. To też musi być dobrze okraszone i tak z 2-3 goździki rozgnięta. Tak na koniec. Super. Niech to wszystko smakuje tak, jak ma smakować. Myślę, że oni w Żarkach się też tak chętnie osadzili ze względu na te szlaki handlowe przechodzące przez wasz teren. Tak, dlatego, że Żarki tak naprawdę od wieków to jest miasteczko położone na styku dróg. Te drogi prowadziły ze Śląska do Małopolski. Tutaj ten główny trakt handlowy powodował rozwój tych jarmarków i w ogóle przywilej tego kupczenia nadany przez króla Zygmunta Augusta. My ten przywilej jarmarków, że tak powiem, z dumą utrzymujemy do dziś i gmina Żarki prowadzi największe w okolicy targowisko. Rzekłabym nawet, że tutaj w całej północnej części województwa śląskiego. Przy ładnej pogodzie co sobotę, co środę mamy 500 stoisk kupieckich, ponad 10 tysięcy klientów. I jest żarecki jarmark nazywany największym supermarketem pod chmurką. Bardzo ważna sprawa, wątróbka nie może być ani w gramie krwisto, ona musi być dobrze wysmażona, co normalnie wątróbce nie służy, ale że będzie to w formie takiej pasty, to tak musi być. Już pierwsza partia wsypia. Super. Ja to muszę teraz bardzo dokładnie, drobno posiekać. Może pani już te jajka też tam wciepać. To co znaczy, że ja się szybciej obrobiłam? No, bardzo dobrze. I może pani zacząć już siekać szczypior. No wiedziałam, że jak się szybciej obrobię, to mi dołoży. No zawsze tak jest, nie? Coś. No tak, nie możemy być bezczynni. A ja osieką, bo to nie może być za grubo. Musi być super drobno, ale też nie może być mlyte, bo to wtedy by była taka paćka. Tutaj warto przy tej kuchni żydowskiej jeszcze powiedzieć, że ta kuchnia jest też bardzo różna w smakach, że inna była kuchnia Żydów, którzy mieszkali na południu Europy, czyli tutaj myślę o Francji, o Hiszpanii. Była inna ta kuchnia Żyda polskiego, ona była bardziej pod wpływem i kuchni rosyjskiej, i kuchni niemieckiej, a szczególnie polskiej, więc to wszystko się bardzo ładnie przenikało. Natomiast Żydzi na Bliskim Wschodzie mieli smaki bliżej kuchni arabskiej. No zresztą to, co mieli w zasięgu ręki, to wykorzystywali, więc oczywiście zgodnie z zasadami koszerności. No właśnie, to była jedyna zasada, która sprawiała, że Żydzi adoptowali potrawy z innych kuchni do siebie, dla siebie, ale tylko i wyłącznie, gdy ta zasada koszerności była zachowana. No myślę, że to mamy to teraz, połączymy to wszystko do kupy, doprawimy, no i będziemy mogli jeść. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że ta potrawa tak naprawdę zyskuje z czasu. Tak jest, właśnie. Bo dużo potraw żydowskich jest takich, że one są prędzej przygotowywane i one potem dojrzewają, nie? Tak, muszą odczekać, ale to... lepiej smakują, ale ja nie wiem, czy my będziemy czekać. No my nie będziemy czekać, ale z czego to wynikało, że oni tak... No między innymi z tej kolacji szabasowej, tak? Czyli od piątku, od wieczora do soboty, do pierwszej gwiazdki tak naprawdę Żydzi nie wykonywali żadnych czynności. No i ta potrawa, ona się będzie teraz fajnie gryzła. Idealnie się nadaje teraz na różnego rodzaju przyjęcia, tak? Smakami. To teraz ponakładamy. Ja sugerujesz takie porcjowanie. Takie porcjowanie, a co, nie może być? Bardzo ładne, eleganckie. No, a do tego jaki chlebek? No słuchaj, ja mam dwie opcje. Specjalnie dla Ciebie bochen chleba żaryckiego, zwanego tatarczuchem, 7 kg. Muszę przyznać, że chyba po raz pierwszy pokazujemy go tak w pełni w telewizji. I mam opcję chlebek wiejski na zakwasie. Obydwa produkty docenione przez województwo śląskie w ramach konkursów kulinarnych. Natomiast chleb tatarczuch łącznie z bubelkami wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Z czym? Z bubelkami? Z bubelkami, czyli z tymi bubelkami, które mamy tam schowane. Pieczywo pszenne, delikatne, polecane szczególnie dzieciom. Jest to również produkt taki odpustowy, czyli sprzedawany na jarmarkach i na tak jak u nas makrony. Do tego domy, kochani, pieczywko. Postaram się ukroć. To się wzdłuż kroi? Jaka kromka? Chce się mieć, to tak się kroi. Pięknie wonio. No to jest na zakwasie. Jeszcze lepiej wonio, powiem szczerze. Tylko ten jest delikatnie słodki w smaku i nie jest to za przyczyną miodu i o to jesteśmy często pytani. Słodkość bierze się z mąki gryczanej. Kochani ludkowie, i takie pyszności my tu dzisiaj zrechtowali. Zaraz będziemy maszkiecić. Może to tak nie wygląda, nie? Ale smakuje wybornie. Za to będzie wyjątkowo smakowało. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Pani Kasiu, to co? Jemy, nie? Jemy, tak. Proszę myślę, bardzo. Że najwyższa pora... Jest tatarczuchem. A ja wezmę sobie z tym wiejskim, no żeby było różnorodnie, tak jak ta troszkę, kuchnia żydowska, tak? Tak se to troszkę, poplaszcza. Wyśmienita. Cymes. Cymes. Ciśnie się na usta. Kochani ludkowie, a wy jak chcecie zrobić coś takiego, próbujcie, kosztujcie, no i przyjeżdżajcie do Żarek, bo tu są bardzo fajni ludzie. Zapraszamy serdecznie, liczne ślady kultury żydowskiej, ale nie tylko. Myślę, że ta mała gmina w województwie śląskim na północy może zaskoczyć. Pycha. Świetnie to zrobiłeś. Zrobiliśmy. Dobrze, miło mi. Udało się. Wyśmienite. Rączka gotuje.